Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony AgroZytosiak. Witam w następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przyjechałem nad staw, bo jest dosyć blisko, już tam widać nasze gospodarstwo, tam gdzie jest to widać tą czerwoną halę, więc tu jest łąka za gospodarstwem, jest ona dosyć spora, bo się rozciąga. Przepraszam za wiatr w tle, ale nic nie, nie poradzę, bo teraz słyszę, że jakiś wiatr się ściągnął, więc ja to nic nie poradzę wam. I zobaczymy razem wspólnie, jak to wygląda na tej łące, czy trawa jest wysoka, ile jest wody w stawie. Ale zanim to, zostawcie łapeczki w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Jarosław Stankiewicz i dziewczyna ze wsi. Serdecznie ich bardzo pozdrawiam i zapraszam na ich kanały. A ja życzę wam miłego oglądania i myślę, że możemy zaczynać już ten odcineczek. Więc sobie tutaj tak obejdę i pokażę wam. Będę wam pokazywać co i jak. Więc może na początku wejdźmy w temat trawy. No bo jak widzicie, jest wysoka trawa dosyć po tamtej stronie, bo tu już są zaniżenia, tam u górze ekranu są zaniżenia, a tu jest taka gęstwinka taka mała. To tu w tym miejscu był obornik. Więc tam, gdzie jest niżej, po prostu jest lepiej, bo jest wyższa trawa. Jest mokrzej, bo tu już są bagna tam dalej. Ale tu głównie przyszłem też. Nie przyszłem, tylko przyjechałem. Rowerem przyjechałem akurat. Głównie chcę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z wodą. Ile tu jest w ogóle tej wody, no jak widać. Dużo tej wody nie jest. Możecie sobie sami zobaczyć, że nie jest za dużo tej wody. No widać tutaj, że jest sucho. Naprawdę jest sucho tutaj. Tu jak byłem mniejszy, byłem młodszy, to chodziłem tutaj z moim tatą na ryby. Ale tu były też norki i te ryby powiadały chyba, chociaż nie wiem, czy jakaś rybka będzie jakaś tutaj. Bo będę naprawiać swoją wędkę wkrótce i może przyjdę tutaj na ten staw, ale trochę tego mułu to jest, więc będzie trzeba też sprzątać trochę ten muł. Ale już trawy są lepsze niż ta woda. Ale wody potrzebują rośliny i inne, wszystko potrzebuje wody, a tej wody brakuje, no bo jak widzicie na łąkach, jak tu się chodzi, nawet słyszycie moje kroki jak chodzę i że na ekranie jest sucho, no bo na serio potrzeba tego deszczu naprawdę dużo. Nie wiem, tutaj w naszych okolicach pada deszcz, widać na chmurach, że się chmurzą, że są takie siwe, a niby nie pada, nie wiem co jest z tą pogodą, czy się obraziła, czy co, ale naprawdę, no już bez żartów, no nie oszukujmy się, tego deszczu potrzeba, tak? Nie będę tutaj podchodzić bardziej, bo jest sucho, nie chcę, żeby to się zarwało, żeby tam nie wpasować, nie wiem jak głęboki jest ten staw. Nie wiem akurat jak on jest głęboki bardzo. Tutaj są porośnięty drzewami jest. No i póki co tak aktualnie wygląda ten staw. Nie jest bardzo duży, ale jest dosyć spory. Był akurat, gdy byłem młodszy, były też starsze lata. No to ten. Tutaj tej wody naprawdę było, pod sam brzeg nawet było tej wody.
A teraz, no jak teraz, no widać, że jest bardzo mało tej wody, tak? Tam z drugiej strony też za tymi drzewami jest też kawałeczek naszej. No i tam też jest nasza łąka. Trochę kwaśna bardziej jest ta łąka, też jest. No i na pewno będziemy siać drugi raz w tym roku. Bo zazwyczaj tak się siecze, że siecze się pierwszy raz, drugi raz. A nawet można siec trzy razy można siec trawę. Ale w tym roku będziemy tylko dwa razy siec trawę, no bo na pewno nie urośnie trzecia warstwa tak szybko. No jak widzicie tam spod brzegu, widać od tamtej strony, że wyschło bardzo dużo. Naprawdę, tu było tyle wody, a nagle się zrobiło tak mało. No, tak to na chwilę obecną wygląda. No dobrze, moi widzowie, ja tu więcej nie mam wam nic do powiedzenia na temat tego filmiku. Nie będę rozmawiać na inne tematy, bo filmik musi być o jednym temacie. Więc zapraszam was na kanały, które wymieniałem na początku. Zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym. A ja was żegnam, życzę wam miłego dnia. Cześć!